Dzień dobry, nazywam się Denis i właśnie mam już nowy kanał i właśnie będziemy już nagrywali na innym kanale, na Denis Honda, więc zaczynajmy. Dzisiejszy temat jest o Nokii 3310. Ja już próbowałam jeszcze jeden raz nagrać, ale mi nie wyszło, to cały czas kamerka mi spadała. No okej. Zaczynamy. Teraz pokażę wam baterię. Taka jest bateria. Pod spodem jest takie. Ale to wy chyba wiecie, że pod spodem do na starym kanale przecież oglądaliście właśnie o tej Nokii. Więc chyba wiecie, ale ja chcę odnowić ten kanał i zrobić, żeby był już bardziej lepszy, czym ten stary, ale ja niestety już nie nagram tych starych, fajnych filmików, co kiedyś nagrywałam, jak jeszcze byłam trochę młodszy, jak miałam gdzieś, tak, powiedzmy, że to było gdzieś 2 lata czy rok temu, właśnie nagrywałam jeszcze o tej Nokii 225, to był drugi mój guzikowy telefon. I z Nokią 225 była bardzo smutna historia, do jakiej nosiłem w kieszeni, do właśnie mi wypadła z kieszeni, jak ja biegłam sobie, biegałam. I teraz ja nie chcę wkładać już te telefony guzikowe do kieszeni, ale teraz wam jeszcze pokażę, dlaczego ja mam już, a nie, ja mam już, pokazałam przecież na tym starym kanale, ale mam jeszcze taką Nokię, tylko jest zepsuta i mam nową. Okej, więc zaczynajmy. Godzinę tak sobie zapiszemy normalnie po. No okej, teraz z początku zapiszemy sobie godzinkę. Wchodzimy. Kolk. Godzina 13:38. Okej, 13:38. Trzydziestego stycznia 01:22:01. Ok, więc zapisaliśmy sobie datkę już. Pokażę wam jedną funkcję stopwatch. I tak sobie wygląda ten stopwatch. Countdown timer, na przykład na 1 minutę. 0, 1. Zero, zero. Okej.
Więc ja zatrzymam póki co, wytnę kawałek i widzimy się za minutę. Ok, widzicie? Już jest. Czas minął. Ok. Więc przychodzimy sobie do... Kamerka mi spadła. Tak jak w poprzedniej doróbce, więc teraz ją tak odrachuję, żeby mi nie spadała nijakie strony. O. Okej. Książka telefoniczna, search. A nie, gierki będą raczej później. Kontakty. Serwis. Ale ja nikt nie odebrał. Teraz SMS-y otrzymane. Napisane. A wiecie, dlaczego tutaj jest inna ikonka? Dlatego, że ja już ją wysłałam, wykorzystałam. Zrobiłam właśnie pitch tour. I to jest właśnie mój obrazeczek, który możemy teraz na przykład... Na przykład wysłać, jak wiem, jak to wysłać. A wiem, to trzeba z początku. Virtual Message, Options. Gdzie tu są pitchtury? Gdzie to są pitchtury? Hach. Trochę dziwnie. Dlatego, że tu nie można wysłać te obrazki, więc po co one są? Ja nawet nie wiem. Te wyłączyłam latarkę, jest teraz czarna ta Nokia. I właśnie ekran jest podświetlany LEDami. Ok, teraz przejdźmy sobie do innych tonów. Pierwszego zaczynamy. Czekajcie, zrobię głośniej, żeby było wszystko słychać. Przełączę wam teraz.
Poczekaj się chwilkę. A już. I ta Nokia naprawdę jest niebieska, a nie taka jak w kamerce czarna. Odcień po prostu jest czarnego. O. Czy ta Nokia ustoi? Okej, dalej zaczynamy. Dorozmawiałem. Sani to słońce, walk z niebiem. To moje osobiste ringtony, ale nie będę wam ich pokazywał. Okej. Przejdźmy sobie do ringtonów. To regulacja dźwięku ringtonów. To upominek alert. Nie wiem. Ja to sobie odreguluję na 2. To kompozytor. To message alert tone. Posłuchajmy jeszcze sobie. To ringtone SMS-ów. Głośność? A znowu do mnie ktoś. No okej. Dalej robimy. Dorozmawiałem. Przez telefon. To głośność klawiszy.
Pokażę wam, jak zmieniać tapety. To Wailing Tones. To wibracje. To tapeta. Tapeta. Tapety. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, trzynasta. O, i przelecieliśmy wszystko. Wybierzmy sobie na przykład kwiaty. No i wszystko. Ustawienia telefonu, język niemiecki. Francuski, italiański, neerlandzki, turecki, automatyczny. Calling for display. To ja nie wiem. A to właśnie. To też nie wiem. A to network selection manualny. No możemy poszukać sobie networka. Ale gorący mój telefon. Ok, znalazło nam operatora, na przykład POL 6, wybieramy PL06. Teraz łączy się domowy network wybrany. To czat, to call register, to ringtony właśnie. Pokazałem call giver. To jest jak przesłuchać wiadomości, po prostu jak dzwonisz, do wtedy właśnie można do ona przesłuchać dla czegoś. A gry, więc okej, pokażę wam Snake'a. To z labiryntami, ale pokażę wam jakby z labiryntów. A to mój rekord. Nie jestem zbyt słaby w graniu Snake'a. To zobaczcie. To legendarna przecież gra. Na tych Nokiach 3310. A jestem dobry. Space Impact. Ale my tu nie będziemy 5 poziomów przelatywać. Kilka tam poziomów przelecimy sobie. Nie, raczej nie kilka. Przelecimy sobie jeden poziom, ale nie cały jeden poziom. Jak nie będę za długo grał, to już 20 minut nagrywamy, pogramy w Bantumi. Nowa gra.
Nie będziemy tak długo nagrywać, to jeszcze muszę weryfikować konto. Przecież o tym wiem. Payers. Gramy w tym Trill. To nie ma zbyt dobrej tam pamięci. Nie jeden poziom przeleczyliśmy. To ustawienia, dźwięk, światełka, hakes, nie wiem, klub Nokia Eat, nie będę replayzował. Kalkulator, dodać. Równo się. Noki. Przypomnienia. Zegar, profile. Daniel Raming. No podsumowuję. Te wszystkie funkcje przecież przelecieliśmy, więc podsumowując, kończymy odcinek, więc do widzenia. Nara.